Twórcy polskich komedii w końcu doczekali się odświeżenia najzabawniejszego poniedziałku w historii rodzimej kinematografii. Mowa tu oczywiście o Nie lubię poniedziałku, którego repremiera, tym razem w wersji cyfrowej, odbyła się w warszawskim kinie Kultura. Czy dzieło Tadeusza Chmielewskiego wciąż bawi tak jak 40 lat temu? Zobaczmy sami. Wspaniały był odbiór. No. Wczoraj szedł w telewizji, no a dzisiaj tutaj publiczność, która przyszła, cieszyła się. I to o to chodzi, żeby się cieszyła. A jak się panu podobało w tej nowej wersji? No, bardzo mi się podobało, chichotałem okropnie. Film to wielowątkowa opowieść, na którą składają się losy ludzi próbujących przetrwać w absurdalnej PRL-owskiej rzeczywistości. Ale jestem naprawdę zachwycona tym, co wyszło, tą nową kopią i szczęśliwa, że mogłam to zobaczyć po latach, dlatego że ja szczerze powiedziawszy już nie pamiętałam tego filmu i były momenty, kiedy naprawdę rechotałam ze śmiechu, także to jest cudowny pomysł z odświeżeniem komedii, które okazują się w każdej scenie mają mocną puentę, naprawdę są śmieszne, zabawne, no i przywołują ten stary PRL pełen absurdów, o którym powoli zapominamy. W krótkiej przemowie przed rozpoczęciem seansu reżyser przyznał, że powstaniem filmu rządził, przynajmniej początkowo, przypadek. Jedna z głównych ról w filmie przypadła nie aktorom, a miastu, pięknie pokazanej w Warszawie. Czy w zamyśle reżysera miał to być hymn pochwalny ku czci stolicy? Ktoś powiedział, że to jest film poświęcony Warszawie, bohaterem filmu. W moim mniemaniu i w moim zamiarze nie była, że piękna jest nie tylko Warszawa, ale piękne są Polki mieszkające w Warszawie i im chciałem to poświęcić. I chyba to wychodzi. W czasie przeglądów materiałów to wcale nie było śmieszne, bo to były urwane kawałki. To było sklejone razem. Jakiś taki no, miły nastrój stwarzały w oglądaniu. Jak jest to, tak? O to chodzi, żebyśmy się częściej uśmiechali, no. Od premiery obrazu minęło przeszło 40 lat. Obserwując reakcję widzów, nie można mieć jednak wątpliwości, że komedia wciąż śmieszy podobnie jak lata temu. Ależ proszę panią, o tej porze nie ma żadnego programu. Nie lubię poniedziałku. Druga, 17. Kurwa, jak ja nie lubię poniedziałku. Siódma, 30. W całym kraju trwa walka ze skutkami długotrwałej suszy.